Najbardziej nienawidzone rzeczy. Pokaż. Spartiatix! Yeah, boy! Komputer update. No, idziesz już spać, 5 nad ranem, chcesz już wyłączyć kompa, ale wyskakuje. Wiesz co, że jest update pieprzony. Co this stream? A, boże. Cleaning. To jest najbardziej nienawidzone, jak papieru nie ma. No offense. Bez urazy. Jak wdepniesz w gówno, to jest takie, no w sumie. Trolle internetowi są nienawidzeni? W sumie zależy. Fake X na reklamach. W sumie. Ale dawno już chyba tego nie widziałem. Chociaż nie jestem pewny. Reklamy, których się nie da skipnąć, no. To jest scam giga. Buforowanie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo. Restu podkreślenie dał na Golibordę 5 złotych. Siema Pepoglad. A no i co dzisiaj oprócz, bo nie wiem czy mam iść. Nie wiem czy mam ci powiedzieć, bo nie wiem czy pójdziesz. Lepiej nie powiem, ok? Smalltalk jest tak bardzo znienawidzony? Czemu? Kupiłem jakieś gówno na Ali, pisało mi, że jest z moim województwie, a tu nagle sprawdziłem dzisiaj, a tu chłop w Kambodży jest i przesyłka za 3 miesiące. Czy to jest AliExpo? Musiałeś się przynastawić, że długo. To jest chamskie, widzowie, jak ktoś się wpieprzy przed ciebie w kolejce. I teraz, i wtedy myślisz sobie, czy wydrzeć na niego mordę, czy olać to. Wiesz o co chodzi, to jest ciężka decyzja wtedy. Jak ktoś do ciebie dzwoni. A te maile to co to jest? Co to jest? Czemu ludzie czegoś takiego nienawidzą? Co to jest, widzowie? Co to w dupę jest? Gdzie Gucio w tym filmie? Nie wiem, Didorski. Co to jest w ogóle? O co ci chodzi? Że na przykład w listopadzie ozdoby? To jest irytujące. Ale co oznaczają te cyferki? Tak po prostu są chyba. Żeby pokazać, co jest coraz bardziej denerwujące. Widzowie, wkurza was, jak ktoś pisze pierwszy na YouTubie? Pod jakimś filmem? Ty, to jest tak znienawidzone? Czemu? To nowy trend, nowy stary. racja, Rubik, jest takie coś. Najbardziej irytuje słabe połączenie z internetem na świecie ludzi. Nie, to jest jakiś z dupy filmik. Nie, widzowie. Jakoś tu coś nie pasuje. Spieprzamy. Rzeczy, które były nielegalne. Ale to jest w USA, tak? Czy nie? Czy nie, na całym świecie. Co to jest? Coffee shops. Kiedy Primal? Powiedz mi. Nie mogę ci na to odpowiedzieć, bo nie wiem. Nie będzie sensu żadnego. Na Florydzie było, że nie można pierdzieć w miejscach publicznych? Serio było coś takiego zapisane? I co za to groziło? Dobra. Czym? To nadal u nas. No może nie do końca, ale w większości. Większość rzeczy tych jest nadal nielegalnych w Polsce. Naprawdę. Tylko się wam wydaje, że są. Co to w dupę jest? Bycie komunistą było zakazane? To już jest legalne? Co to jest? Że małżeństwa z różnych ras? O to chodzi? To nie jest wyzwisko, prawda? I to było nielegalne do 67 w USA? Ty może w Polsce jest nadal, znając Polskę. Kogo? No wiesz, no tak jest. Musiałem to przeczytać. Rozwody były nielegalne kiedyś? Robienie zakupów. Ale to jest w Indiach, kogo to interesuje? % wszystkiego, co jest w internecie, to jest... Siema, BlackBlue. O co tu chodzi? To jest prawda? Co to jest? Oglądaliśmy już. Jezu, jakie dziwne czasem przepisy. Sprzedawanie zimnego piwa też jest nielegalne. Znaczy było. Ty, kuzyn? Można poślubić kuzyna albo kuzynkę? Przecież to jest rodzina. Czemu takie coś jest legalne w ogóle? Przecież to jest ktoś... Alabama. Ty! Ale to jest legalne, ale przecież... Jakim cudem? Czemu nie? No bo to jest kazirodztwo przecież. Czy to się nie zalicza? No i co z tego? No z tego to jest, że jest duża szansa, że dziecko będzie upośledzone. Patrz! Dziecko jest upośledzone, równa się z naszych podatków idzie na to dziecko. Proste. Ban. Nie ma. Nielegalne. Nie no, nie piszcie tak. Żartuję. Niech sobie będzie legalne, ok? W dupie tam już. Co to jest? Kto mówił o dzieciach? No to nie wiem, widzowie, nie znam się jednak, ok? Dobra, niech tam to będzie legalne. A to? Dobra. Co? 78 IQ Muhammad Ali? Ty, to jest skam, no niemożliwe. Jak? Ale i serio, jak on mógł mieć 78 IQ? Przecież on był dosyć mądry chyba, czy nie? Tyle razy w łeb dostał? Ale to jest jak był na wojnie w Wietnamie, to musiał być młody. Kto to jest Lil Wayne? A tam Sandler, co dwa. Niezbyt mało. Mike Tyson 105. Smetanowy stary. Oglądaliśmy? Ty, Brad Pitt 115 IQ! On jest mądry, ja go lubię. To on... Nie, on ma więcej. On ma 500 dla mnie i luj. To jest mądrzejszy od Brada Pitta, ty. Co ty pieprzysz? Usain Bolt jest mądry, co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz, że Ninja ma więcej IQ niż Brad Pitt? Nie wytrzymam! Spieprzaj mi z nim! Co za skam! Ty, Ninja więcej IQ niż Brad Pitt! Co ty pieprzysz? O mój Boże! Nie, nie. Mr Beast 125 IQ. Billie Eilish 129. Ty, to jest ten, co jest monster jego, tak? To na jego cześć? Conor McGregor 135 IQ. Ted Bundy, to jest jakiś morderca, coś takiego? Vin Diesel 137. Hillary Clinton 140 IQ. Oj, niedobrze. Niezły celebryta, mój ulubiony. Mój ulubiony youtuber. Kurde. Tony Hawk. Napoleon 146 IQ. Jak oni to obliczyli? Matka Teresa, 148 IQ. Ta. Dali mu test w trumnie. Tiger Woods. Robert Downey Jr. ma 160 IQ? Serio? Oni go nie pomylili za, po prostu z Iron Manem? Ty serio? On ma 160 IQ? J.K. Rowling, 163. Ojaś Fasola, 180 IQ. Newton, 190, też celebryta. Stanley Kubrick, 200 IQ. No może. A ten co? To jest ten, co Dragon Balla wymyślił? Co on tu robi? Ty, on ma 210 IQ? Co? 263? Co to jest? Jak ktoś może mieć 263 IQ? A inan cawlej. Caw 21 lat ma i ma 260 IQ. Lubię ciebie i lubię austriackich malarzy, ale Twitch Administration Rada Syjonistów i TVP chyba nie polubią klipu, który im wyślemy. Nie, ja oglądam filmik na YouTubie, który nawet nie ma plus 18, o co ci chodzi? Zamknij łeb, bo zaraz się przebiorę w kąpielówki i wpieprzę się do basenu i robię śmigło i za to nie dostanę bana, co? Co ty pieprzysz? Nic mi nie będzie. Chyba. Najmądrzejsi ludzie na świecie, jacy żyli. Nie oglądaliśmy? I będzie Duda? Ty, chłop ma 89 IQ i rządzi Egiptem. Nieźle. Dziś tylko ty? Nie. Nie wiem. Zaraz zobaczymy najmądrzejszych. Madagaskarem rządzi typ, co ma 107 IQ. No ciekawe, kto będzie najmądrzejszy. Ty, myślę, że Putin będzie wysoko, widzowy. Zobaczcie, ile on już rządzi. Fez długo. No musi to jakoś rozkminiać, żeby, wiesz, musi mieć IQ, żeby tyle rządzić. Co to jest? Co to są za kraje? Tajlandia. Duda będzie top 1. W rankingu odwrotnie. W rankingu w sensie zaraz oglądamy inny ranking. Inny ranking zaraz oglądamy. 115 IQ ma typ od Wielkiej Brytanii. Ale oni podobne IQ mają, zobaczcie. Tylko ten pierwszy miał 80 IQ i rządzi. No masz rację, nowy stary. W sumie. Wietnam, 119 IQ. To 22 IQ to już jest chyba sporo, czy nie? W Australii 123 ma typ. W Nowej Zelandii tak samo. Węgry. Ty, to Polska będzie wyżej, serio. Zobaczcie, że Polska będzie wyżej, bo jeszcze nie było Polski. Rozumiecie to? Ja pierdzielę, gdzie będzie Polska? Korwin 200 IQ. No ta. Jest! Polska górą! 126 IQ! Putin 127! Kurde. Kto ma więcej? Kto będzie top 1? Czego będzie? Top 1 ktoś? Szwajcarii? USA będzie wyżej? A racja, nie było chyba. Południowa Korea, 131 IQ. Ty zobacz. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Coś tu nie gra. Nie, serio, coś tu nie gra. Widzicie to, co ja? Duda 126 IQ, Brad Pitt ile? Brad Pitt 116. To mi totalnie coś tu nie gra. Ty Chiny zobacz ile! 140 IQ! Nie piszcie tego gówna. Izrael. Ty serio USA, kto to? Ja pierdzielę, Donald Trump ma 156 IQ? Ty, jak oni to obliczali? Serio Brad Pitt ma mniej? lat też, ale 178 IQ ona ma. Nie, nie, nie. Coś tu nie gra, serio. Naprawdę, coś tu totalnie nie gra. Ja nie wiem jak to zrobili, dobra luj. Najmądrzejsi ludzie w historii świata. Typowy człowiek. Ciekawie wygląda. 100 IQ. Mozart. $165 IQ ma ten typ. Na wózku. Najman IQ 46. Gość został niesłusznie skazany na śmierć i nawet nie wiedział, gdy go zabijali, bo nie ogarnia co to jest śmierć. Ale wie jak robić pieniądze na walkach ustawianych. To może ma więcej IQ. Chyba tak, Dariusz. Einstein. Ty, serio. Dopiero się zaczął filmik. Albert Einstein na samym początku jest, ma 170. Na końcu będzie ktoś chciał 1000 IQ? O co tu chodzi? Ty chłop na Omegle ma 174 IQ? Kto to w dupę jest? Ty chłop z Omegle typowy, 174. No co ty pieprzysz? Polska górą! Nie ma Angeli Merkel, mimo że ma 170 ileś według nich. Polska górą! Drugi raz! Ja pieprzę! Kasparow, 190 IQ. Coś mi się wydaje, że oni tak na oko wpisują, żeby tylko ranking zrobić. Bo Newton w innym rankingu miał mniej IQ na tym samym kanale. Czekajcie, ile on miał IQ w tamtym filmie? W tym. On tu był. On był w tym filmie? Czy to był inny film? Ty Steve Jobs tu ma 164, a tu miał 170 na tym filmie, mimo że to jest ten sam kanał. Czekaj, ale gdzie jest ten Newton? Czekaj, to nie ten film! Tu. Tu ma 190, a tu 192. 2 IQ mu przybyło. Douczył się, proste. Miał czas na naukę, między tymi filmami wiecie ile jest? 13 sierpnia 2020 rok, 27 stycznia 21 rok. Ty się pouczył, proste. Lepiej mu test tym razem poszedł. Co to za ludzie? Za 2 lata chodziło 200. 196 IQ już ci ludzie mają. Ona ma 198 IQ i jakimiś językami umie mówić. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Jakiś typ w 1607 roku miał 201 IQ? No, Leonardo da Vinci 202. Hugo. Co tu się dzieje? 220 IQ? Tesla 235. Ty, kto będzie pierwszy? Co się dzieje w dupę? O, to ten 263, a ile miał tu? Też tyle. Ty, a on nadal żyje i nie zmądrzał? Ty, oporny na wiedzę. Idiota. Znaczy, co ja pierwsze? Żartuję, żartuję, mądry jest. <275 IQ. Nie wiem, co się dzieje. To jest ten z tej, co były 3 duchy w święta? Z tej opowieści? On ma 275 IQ? Nieźle. Gdzie ja to mam? Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! Kusaria! Mamy szansę!